pana wypowiedź jako, że tak powiem, w jakim sensie apoteozę w stosunku do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Porównanie sytuacji, jaka zapanowała, sytuacji politycznej, jaka zapanowała na Zachodzie po tym pierwszym opamiętaniu, po tym pierwszym uderzeniu, po katastrofie, porównał pan bardzo dobrze do tej gęstej mgły, która panowała w sumie po obu stronach. Chciałam zapytać, jakie jest pana zdanie, na ile Zachód, na ile kraje zachodnie, zarówno te sąsiadujące z nami, jak i te bardzo oddalone, tak jak przede wszystkim mam na myśli Stany Zjednoczone, są w obecnym układzie sił skłonne do podjęcia starań w celu rozwinięcia tej mgły, rozwiania jej, gdyby, powtarzam, prezydentura w Polsce była dla nich sprzyjająca. Gdyby atmosfera właśnie, jaka zapanuje polityczna po wyborach, była dla nich sprzyjająca. Czy są w ogóle w stanie i czy mają siłę na to, żeby podjąć kroki, które by rozjaśniły i rozwiały tą mgłę, która zapanowała? Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne pytania. Prosiłbym któregoś z panów o krótki komentarz na temat polityki, zwłaszcza zmarłego prezydenta Kaczyńskiego i jego opcji politycznej, jeśli idzie o stosunki polsko-ukraińskie. Jak wiemy, opcja pisowska wręcz hołubiła prezydenta Juszczenkę i jego obóz, człowieka, który absolutnie roztrwonił swój kapitał z okresu pomarańczowej rewolucji, który okazał się totalną porażką, co udowodnił swoim wyborczym wynikiem, rewelacyjny 5%, który jeszcze zdążył przed oddaniem urzędu napluć Polsce twarz, gloryfikując niejakiego Stefana Banderę, odpowiedzialnego za śmierć 100 tysięcy Polaków na Wołyniu. Ten człowiek, Wiktor Andrzejewicz Juszczenko, był przedstawiony przez opcję pisowską niemal jako nasz największy przyjaciel, sojusznik i obrońca na wschód od Bugu. Sam dopisał do tego komentarz. Prosiłbym o krótkie skomentowanie relacji polsko-ukraińskich, jeśli idzie o minimum prezydenturę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie na temat pozycji Polski w stosunkach z Rosją, a ogólnej sytuacji międzynarodowej. Czy przypadkiem w tej dyskusji, ja odniosłem takie wrażenie, że my troszeczkę przeceniamy możliwości Polski jako i możliwości zmian na scenie wewnętrznej w Polsce i przełożenia tego na stosunki międzynarodowe, a zapominamy troszeczkę o ogólnej sytuacji międzynarodowej, która według mnie bardziej wpływa na te stosunki polsko-rosyjskie. I tutaj między innymi chodzi o sytuację na Ukrainie, o stanowisku Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, ogólną koncepcję polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i także stanowisko Europy wobec Rosji. I według mnie ta jakby wizja polityki pisowskiej Lecha Kaczyńskiego, braci Kaczyńskich, a wizja polityki PO, one tak naprawdę według mnie bardzo się nie różnią, poza takimi bardziej, bym powiedział, poza taką retoryką, która wiedzie, biorąc pod uwagę PiS, ta retoryka jest oczywiście ostrzejsza, ale w realnych to nie przekłada się na realne działania, tak więc myślę, że ta sytuacja międzynarodowa ma także bardzo duże znaczenie na stosunki polsko-rosyjskie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy czas na zadanie jeszcze jednego pytania. Tutaj bardzo proszę. Stanisław Markowski. Chciałbym zadać pytanie takie, o ile rozważamy wpływ zewnętrznych czynników, czyli tego jak Europa, jak Stany Zjednoczone, jakby ich interesy i w tym również Polskę. Myślę, że jakby tu pomija się rzecz, która jest ważna, mianowicie chciałbym takie pytanie sformułować, na ile nasza polityka wewnętrzna w Polsce będzie ważna bez względu na to, czy będziemy chcieli wzmocnić swoją pozycję w Europie, czy w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Bo ja uważam, że w momencie, kiedy Polska jako państwo dość dobrze zorganizowane i silne, a teraz przestało takim być, jest państwem w chaosie, w defensywie, bardzo osłabione militarnie, właściwie bez koncepcji, nie tylko zewnętrznych, nie tylko czy kłaniać się carowi, czy nie kłaniać, tylko czy kłaniać się narodowi, czy nie kłaniać.
Ja myślę, że to jest ważne, jaki wizerunek my sami stworzymy, a on będzie wynikał nie z tego, jak nas widzą, tylko jaką Polskę my chcemy mieć sami dla siebie, jaką zaczniemy budować. Bo sądzę, że dopiero wtedy będą się z nami liczyć wszystkie inne państwa i przyjaciele udawani, i prawdziwi, i wrogowie, kiedy jednak odbudujemy się wewnętrznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam naszych panelistów do udzielenia odpowiedzi na pytania. Najpierw poproszę pana profesora Janusza Rekesa. Dziękuję bardzo pani za pytanie. Pytanie, które jest, zaręczam, nieprawdopodobnie wygodne dla mnie. Także chętnie tutaj się rozgadam, dlatego panie przewodniczący, proszę w razie czego mnie hamować, bo jestem gadatliwy jak pan wie z natury. A także wydaje mi się, będę mógł przy okazji i oczywiście nie wyręczając, broń Boże, kolegów tutaj na te dwa inne pytania odpowiedzieć. Proszę państwa, to, co się stało w związku z tragedią na lotnisku smoleńskim, ma naprawdę kolosalne znaczenie poznawcze i miejmy nadzieję dydaktyczne czy formacyjne wręcz. I to właśnie przez tą mgłę. Nie wnikajmy w naturę materialną realiów ową mgłę tworzących. Wnikajmy w naturę szkody, jaka została tutaj wywołana. Proszę państwa, ta mgła uzmysławia nam, że trudno w tej chwili mówić o tym, by państwo jakiekolwiek, czy ze wschodu, czy z zachodu, było faktycznym, realnym, efektywnym podmiotem planowania strategicznego i realizacji polityki zewnętrznej. No bo przyjrzyjmy się, co z tej mgły przychodzi do nas z zachodu od tej najbliższej strony. No oczywiście przybywa do nas, przebijając się przez nią bez wahania, pan prezydent Horst Keller, przywożąc ministra spraw zagranicznych i filharmoników, chyba berlińskich, których parę tygodni wcześniej zawiózł do Watykanu, gdzie na szczycie watykańsko-niemieckim tenże prezydent zapewnił papieża, iż pamięta, komu Niemcy zawdzięczają zjednoczenie, to znaczy papieżowi i Polsce, i wie, że to z woli Boga Niemcy i Polska są sąsiadami. To oczywiście, proszę państwa, wychodzi z Niemiec, prawda? Z drugiej strony wiemy, że z tych Niemiec udeptaną od XV wieku drogą podejrzanych interesów, które kierowały się zawsze z Niemiec północnych do Narwy i Nowogrodu, prawda? Idzie Gerhard Schröder, prawda, który prezyduje wiadomej instytucji,